Dzień dobry, serdecznie witam na pomeczowej konferencji prasowej. Dziękuję za przybycie, opiekunowi gości, do którego proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Powiem tak, że bardzo ciężko mi tutaj było przyjść. Wierzyłem cały czas, że ta szansa, która jeszcze ostatnio istniała przed Górnikiem, będzie wykorzystana. Do przerwy prowadziliśmy 1-0. Ostatnio mamy problem, mamy w ogóle problem, żeby strzelać bramki. Ale prowadziliśmy 1-0, popełniliśmy błąd przy stałym fragmencie gry i straciliśmy bramkę i to okazało się bramkę decydującą o tym, że Górnika nie będzie wyklekać się w następnym sezonie. Na pewno przyjdzie czas na zastanowienie się na resume. Dlaczego? 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 I jeszcze raz dlaczego? Czuję się też bardzo rozgoryczony, bo to jest też mój klub. Ale jednak dzisiaj mamy smutny i ciężki dzień. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Czy nie boli Pana to, co stało się po meczu, bo trudno tych ludzi nazwać kibicami? Powiem Panu, że mi jest przykro. Wszyscy wychowaliśmy się jako kibice, prawda, bo nie zaczęliśmy ani kopać piłki, prawda, tylko gdzieś ktoś nas wziął na mecz. Miłość ma różne oblicze. Musimy się wszyscy jeszcze sporo uczyć, prawda? Emocje w Górniku są bardzo, bardzo duże i nie będę tego komentował. Są bardzo duże, bardzo. Grzegorz Witowicz, panie sportowcze. Chciałem zapytać o drugą połowę, bo w pierwszej połowie mieliście pełną kontrolę nad grą. Tak. W zasadzie nic nie. Co się stało, że na drugą połowę wyszliście jak inna drużyna, przynajmniej na te pierwsze 15 minut, 20? No nie, wyszliśmy tak samo, bo też poszliśmy wyżej, próbowaliśmy atakować, straciliśmy bramkę. 50. której? Drugiej? No gdzieś tam. No. I ta bramka to właściwie zmieniła. Zmieniła drużynę, bo już kalły się nerwy, już było dużo prostych piłek, długich piłek, nie było rozegrania, nie było cierpliwości, było już panika była, tak bym to powiedział. Była panika, bo mieliśmy remis, prawda, który nam nic nie dawał i graliśmy prosto, no i źle, nieskutecznie, prawda, te rzutki nic nam nie dawały, chociaż po jednej akcji, mieliśmy piłkę meczową, to miał Roman Gergel. Powinien to strzelić, prawda? To była piłka meczowa. Proszę tam pani. Panie trenerze, ja mam pytanie takie, powtórzył Pan dzisiaj po raz kolejny dlaczego. Dlaczego to powinien między innymi Pan wiedzieć, zarząd i wszyscy po kolei. Kolejny mecz. Wracając nawet do tego przedostatniego, czyli z Koroną i dzisiaj. No poprzedni, jak do meczu z Koroną jakoś tam się wszystko w miarę układało, te punkty jakieś tam ciłane były, tak? Zaryzykował Pan Gergelem jako wysuniętym napastnikiem, który nigdy do tego się nie miał predyspozycji. Mało tego, grał słabo. W dzisiejszym meczu to powtórzył i został na boisku. Pan z jakiej jest gazety? Z gazety Sami Swoi. Aha. Piłka nożna. Ale panie trenerze, to nie o to chodzi, z jakiej gazety. To niech pan odpowie na pytanie. Dlaczego pan postąpił w ten sposób? To znaczy? To pan jest odpowiedzialny za degradację. Degradację pan się nie czuje, tylko pan pyta dlaczego. Ale przepraszam bardzo. Proszę pana. No. Ja ani jednego zawodnika nie ściągałem do Górnika. Nie wiem, czy pan o tym wie. Nie wie pan o tym? Ale wyrzucił pan Madeja, który byłby się w tych meczach. To panu chodzi o Madeja. Nie, tak? Między innymi. Bo gdyby on w tych, a czy pan zna Madeja jako człowieka? Przepraszam pana bardzo, czy pan go zna? Na boisku go zna. Pan, że ktoś wyrzuca kogoś bezpodstawnie, niech pan nie rzuca oskarżeń, jeżeli pan nie wie dlaczego. Nie. Ja jeszcze raz panu mówię,
Ja żadnego zawodnika tu nie ściągałem. To jest mój klub. I ja chciałem pomóc Górnikowi. Natomiast jest grupa taka, jaka jest. Dawałem każdemu szansę. Pomógł pan. Zróbmy porządek, bo to panie Grzegorzu, pan Grzegorz Bernasik pan i... Pan no tak. Pan by to zrobił lepiej. Lepiej. No jak najbardziej, tak myślałem. Panie trenerze, jak wyglądała proszę sytuacja z nasłuchem, że tak powiem? Ławka wiedziała, jak jest we Wrocławiu. Drużyna też wiedziała, czy było embargo? Mieli grać bez nasłuchu. No nie wiedzieliśmy do przerwy, ale ja nie wiem, czy takie rzeczy się nie rozchodzą. Na pewno jak już... ktoś tam krzyczał też z trybun, prawda? Nasza ławka też słyszy, ja też słyszałem, prawda? Ktoś tam krzyczał. Że... No tak, i dodatkowo to były emocje, to dodatkowe było dodatkowe, powiedziałbym, ciśnienie. No, skrzypczak jak wchodził, to wiedzieliśmy, że się on skrywać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie. I po chwili trener.